Dawno nie było żadnego unboxingu, chociaż jakieś tam rzeczy przychodziły, ale trochę się, że tak powiem, z tematem przydziadowałem. Ale tutaj jest rzecz, którą chciałem mieć odkąd, że tak powiem, pamiętam. Obecnie mam podobne urządzenie pożyczone, ale się okazało, że jednak chcę mieć swoje. Także otwieramy, zaraz zobaczymy, co to będzie. Już w tytule macie, to już wiecie, o co chodzi. Ha! Kamera termowizyjna do telefonu. No, bo mam pożyczony w chwili obecnej, zaraz wam pokażę, co mam. Obecnie do moich tutaj prac termomodernizacyjnych i izolacyjnych mam takiego oto zawodnika. To jest luneta termowizyjna. Fajne, działa. Z tym, że ma już jakby z urzędu dość spory zoom, więc w domu jest to ciężko jest ogarnąć. Co nie zmienia faktu, że działa jak należy, tylko troszkę kwestia skali. No, a tutaj mamy Flira One Pro LT. No to chyba będzie trzeba otworzyć delikatnie. Patrzmy, gdzie tutaj jest jakieś... O, tutaj pewno trzeba napocząć ten sprzęt. Mamy. Baba w babie, pudełko w pudełku. Wyjrzy, że zaklejone. Z boku. Żebym czegoś tutaj... Aha, tutaj trzeba otworzyć, bo już bym oczywiście urwał. Przyda się takie coś, myślę, że w domu skontrolować sobie instalację na przykład elektryczną, chociaż już kontrolowałem. No, gadżet, ale co tam? No to mamy, otwieramy. I co? I kartki. Kartki zapewne trzeba wydłubać. Tutaj jakiś chłop, jakaś instrukcja, to zaraz będę czytał. I mamy samą kamerę. Fajna, lekka. Tutaj można sobie ustawić wysokość gniazda, ile się wysuwa, jak daleko jest wysunięte, jak ktoś ma jakiś właśnie ten etui specjalistyczne, jakieś takie grubaśne albo coś, no to żeby to po prostu można było wciepnąć, podłączyć bez wyjmowania telefonu z etui. No to sama kamera, że tak powiem. Jest. Patrzmy dalej. Tutaj powinno być pudełecko. Takie do transportu. Twarde. Suwaczek. O, i jest nawet tutaj fajnie. To te, co oglądałem gdzieś tam po YouTubach, to miały inne opakowania. To jest pewno po jakimś upgrade'ie albo jakimś takim innym. Tylko trzeba wsunąć to gniazdo USB. Już je tutaj właśnie z powrotem wciągam. Pokrętełkiem. Ciekawe jak to z żywotnością tego, jak się to tak będzie kręcić w te i nazad. No tak. Wchodzi mega pasownie. O! W pudełeczku. I zapewne mamy jeszcze kabel USB-C. Tak jest, USB-A do USB-C do ładowania tego przybytku. Także ładujemy i za chwilę odpalimy i popatrzymy, co to będzie pokazywać. No to rachu, ciachu i po strachu, sprzęt naładowany. Co prawda się mi trochę zeszło, zanim ogarnąłem to, bo mamy już dzień kolejny. No, ale powiem wam, że
wygląda to na rzecz dobrej jakości. Pokażę na razie tak do kamery, a później się przyłączę na telefon. O, jest obrazek. Obrazek. O, widać, gdzie siedziałem. Z mikrofonem. Oho, aplikacja się wysypała z wrażenia. Ciekawostka. A nie, jest. Z nagrywaniem. To teraz jesteśmy w telefonie. Może być dziwnie z tymi wszystkimi, że tak powiem. Tutaj co się świeci? Zamrażarka się świeci. Tutaj co się świeci? Grzejący się odkurzacz, który jest na ładowarce. Tutaj będzie ściana z pompą ciepła, no to tam, aha, musi się przestroić, no to pompa ciepła to tam smaży. 28 i on tutaj ma teraz jakby w zasięgu pola widzenia 19,6 najchłodniej. Co tam było, mam nadzieję, widać. Aha, i przechodzimy sobie schody. No tu przy drzwiach, tu widać, jaka tu zimnica względna. 18,3 najchłodniej. Zobaczymy sobie na podłogówkę. O. Tylko włączę może światło. Co prawda tutaj syf jest, bo tutaj jeszcze kupa rzeczy różnych leży, ale widać właśnie, jak jest poprowadzona podłogóweczka. I gdzie sobie tam leży. Przełącznik zapewne też będzie. O, termostat świeci, ciepły. Włącznik też świeci ciepły. Jeszcze można, jak tutaj serwer. Serwer, router smaży. 28 stopni. A najchłodniej jest gdzieś 20-19. Oczywiście zawsze w rogach jest zimnica. Zobaczmy w łazience. Też podłogóweczka. No, wszystko widać jak na dłoni. Tutaj coś jest ciepło, 33 stopnie. No i tutaj będzie zium. No, okno do wymiany. A tam jeszcze robiłem taki... Aha, tu jestem ja, się odbijam od płytek. A tutaj jeszcze miałem wentylator wyciągowy i to jest teraz zakitowane pianą. No, ale tutaj dość... To trzyma, o, a tam w rogu oczywiście ciągnie gniazdeczko. Nie ma jakiegoś większego obciążenia, tylko tyle, co one sobie tam pracują same z siebie. A na wyciągu jeszcze zobaczmy. Tutaj będzie zapewne dość zimny narożnik, bo to jest od północy i to jest sam jakby róg domu. O, a tu i co? I jakoś specjalnie tutaj różnic nie widać. Tu mamy najchłodniej 20 stopni. Także takie to rzeczy. Możemy sobie jeszcze wyjść na zewnątrz i zobaczyć, jak to wygląda. Nie wiem, czy mówiłem, nie mówiłem. Aplikacja jest darmowa, ale generalnie zakupiłem. O, zamek też ciepły. Może nie jakiś bardzo. Zobaczymy teraz na dół, z dołu, z zewnątrz znaczy się. No to tu klasycznie, nie? Okno przy oknie ucieka. Tu u góry oczywiście przy oknach również smaży. Aha, coś się rozkalibrowało. Można sobie zrobić w takim razie, przesunąć tą kropkę może na górę. No, także... Tutaj są straty ciepła. Tutaj była kratka, ona jest zakitowana, zapianowana, ale tutaj troszkę też ucieka. Możemy sobie jeszcze przejść tutaj i zobaczyć. No to tutaj to samo, pompa ciepła. Czyżby jakieś odmrażanie tu zaraz wchodziło? No i tu przy oknach, o, coś się rozjechało, rozkalibrowało. Także tak to wygląda.